Witam kochani z Austrii, a ja Was w tym odcinku zabiorę w podróż po Bałkanach. Moim celem jest przyjechanie przez wszystkie bałkańskie państwa sama moim starym Mini Cooperem. Dotarłam do Słowenii i do Lake Bled, czyli jeziora Bled, słynnego. Po 13 godzinach jazdy były takie korki, że jechałam 20 km na godzinę po autostradzie, ale na szczęście dojechałam, rozbiłam mój namiot. Jestem tutaj na kempingu, no i jestem taka zmęczona, idę spać. Jutro Wam pokażę, jak wygląda Bled, jak wygląda Słowenia. Zrobię malutki hiking na punkt widokowy, żeby zrobić niesamowite foty. Czekam na Agi. Agi przyjedzie o 12 w nocy z Węgier. Ja idę się umyć i czekam na nią. Cześć kochani, ja witam Was z jeziora Bled, a konkretnie z tego miejsca widokowego. Tutaj jest przepięknie, przecudownie. Ja nie wiem, dlaczego dopiero teraz tutaj trafiłam, bo to jest tylko 6 godzin drogi ode mnie ze Szwajcarii. Okej, no wczoraj to było kilkanaście godzin, ale w normalnym tempie powinniśmy tutaj dotrzeć już w 5 godzin. Zrobiliśmy taki malutki hike dzisiaj rano. Wejście jest około 20-30 minut, no i zejście pewnie połowę z tego. W internecie czytałam, że ten hike jest bardzo łatwiutki, że to jest raczej spacerek, ale słuchajcie, weźcie dobre buty, jest ślisko, jest mnóstwo kamieni i jest stromo. Punkt widokowy nazywa się Ojstrice, jest na wysokości 611 metrów nad poziomem morza. Można tutaj dojść z kempingu Bled Camping. Tutaj zaczyna się właśnie ta ścieżka do wędrówki. Na kempingu Bled możecie też zostawić samochód. Nie wiem jeszcze, ile kosztuje dokładnie ten parking, bo wyciągnęliśmy taką karteczkę, ticket i zapłacimy przy wyjeździe. Możecie też zatrzymać się na tym kempingu. Myślę, że jest najładniejszym kempingiem w okolicy. Niestety, no ja nie zarezerwowałam tam miejsca, więc tych miejsc już nie było. Dobrze zarezerwować wcześniej, jeżeli wiecie, że tutaj przyjeżdżacie. Myślę, że to jest najładniejsze miejsce, żeby się zatrzymać w tej okolicy. Kochani, kolejne miejsce, które odwiedzam na Bałkanach, to jest Dubrovnik, który był już od dawna na my bucket list, mimo tego, że byłam już w Chorwacji, nie udało mi się tutaj dojechać i w końcu jestem na murze, które otacza starówkę Dubrovnika. Jest cudownie, pokażę Wam, jak tu wszystko pięknie wygląda, czerwone domki, niesamowita architektura, przepiękne kawiarenki, wolskie ulice, jest po prostu cudownie. Do Dubrovnika przyjechałyśmy z Makarska, gdzie zrobiłyśmy przerwę na nocleg wczoraj. Poszłyśmy na malutką imprezkę, no i dzisiaj rano jechałyśmy tutaj. Ciekawostką jest, że żeby dojechać do Dubrovnika, musicie przejechać przez granicę z Bośnią i Hercegowiną, o czym oczywiście nie wiedziałyśmy, bo tego nie sprawdziłyśmy. No i podjeżdżając do granicy, nie wiedziałyśmy, że to jest granica, jest napisane kontrola paszportowa. My byłyśmy zdziwione, o co chodzi, dlaczego chcą te paszporty od nas. Nie miałyśmy ich przygotowanych, więc zaczęłyśmy szukać w tych naszych ubraniach, torbach paszportu. Zrobiło się ogromne zamieszanie. Na końcu pan powiedział, że to jest granica z Bośnią i Hercegowiną.
zrobiłyśmy oczywiście przerwę w Bośni, zjadłyśmy wspaniały obiadek, no i przyjechałyśmy tutaj na jedyny kemping, który jest w Dubrowniku. Odpoczyłyśmy na plaży i przyszłyśmy na Starówkę. Poruszać po Dubrowniku możecie się komunikacją miejską, co jest bardzo, bardzo łatwe. Od nas z kempingu do Starówki, do centrum miasta dojechałyśmy busem numer 6. Za bilet zapłaciłyśmy około dolara i tutaj jest przystanek przy samym centrum. A od godziny chodzimy po ścianie dubrownickiej, która była kiedyś murami obronnymi, broniła miasto przed najazdem obcych wojsk, ponieważ tutaj znajdowało się ogromne bogactwo. No i ta ściana przetrwała do dziś. Słuchajcie, żeby wejść na nią, trzeba zapłacić wstęp, który kosztuje prawie $25 za możliwość spacerowania i robienia zdjęć. Czytałam blog na temat tego miasta i jeszcze 2 lata temu ten wstęp był $15, teraz jest już prawie 25. Ściana jest otwarta tylko do godziny 7, więc bądźcie pewni, że przyjdziecie tutaj wcześniej, nie tak jak my obudziłyśmy się za późno. Nie sprawdziłyśmy oczywiście, że o 7 zamykają, no i przyszłyśmy tutaj o 6, więc biegniemy. Ja nagrywam dla Was YouTube'a, Agi robi zdjęcia, też w międzyczasie te zdjęcia robimy. Plus jest taki, że jest bardzo mało ludzi, no ponieważ ten wstęp jest drogi, więc swobodnie możemy się poruszać. A my właśnie powiedzieliśmy z Agi, że w rzeczywistości wygląda Stare Miasto Dubrownika o wiele ładniej niż na Instagramie, niż na zdjęciach w Google. Uwielbiam takie momenty, kiedy gdzieś jadę, lecę i mam wyobrażenie o tym miejscu, a potem okazuje się, że jest o wiele piękniej niż na zdjęciach i ten efekt wow. Kochani, a ja witam Was już z Montenegro, czyli z Czarnej Góry, do której dojechałyśmy dzisiaj rano. Jesteśmy w miejscowości, która nazywa się Kotor i znajduje się nad Kotor Bay. Jest przepięknie, cudownie połączenie gór z morzem, niesamowita atmosfera, piękna Starówka, niesamowici ludzie i bardzo dobre ceny. W porównaniu z Chorwacją naprawdę jest tutaj tanio. Można zjeść za $4, można wypić kawę za $1,5, więc naprawdę kilka razy taniej niż w Dubrowniku, bo Dubrownik niestety był bardzo drogi. My przyjechałyśmy tutaj samochodem z Dubrownika. Można też przylecieć, można przyjechać drogą lądową. Ja polecam to właśnie jazdy samochodem, takie road trip, ponieważ pejzaże i widoki są przepiękne po drodze. My musiałyśmy się zatrzymywać wszędzie, żeby zrobić fajne zdjęcia. Jest naprawdę wow, o wiele piękniej niż myślałam, że będzie. A ja Was witam już z Albanii, do której dotarłam już przedwczoraj. Przez ostatnie dni relaksowałam się, próbowałam poznać albańską kulturę, no i zwiedzałam pobliskie miasteczka, które mnie bardzo zaskoczyły.
Dzisiaj rano wybrałam się na wycieczkę do Blini Park, do Shala River i słuchajcie, jestem niesamowicie zaskoczona. Myślałam, że takie miejsca są tylko na Filipinach, na Hawajach, ale nie tutaj w Europie. Jest po prostu nieziemsko, pięknie, wow. Przez ostatnie dni nocowałam zatrzymałam się w miasteczku Szkodar. Jest to takie małe, klimatyczne miasteczko na północy Albanii, gdzie jest mnóstwo fajnych knajpek, restauracji, barów. Pierwszą noc spędziłam w czterogwiazdkowym hotelu z wellness. Po moich przygodach kempingowych naprawdę potrzebowałam tego. Drugą noc w Albanii spędziłam w hostelu, który nazywa się Kultura, już w samym centrum miasteczka Szkodar. Było bardzo fajnie, było troszkę turystów, fajny taki backpackerski klimat, czyli totalnie mój klimat, no ale dzisiaj jest czas, żeby ruszyć dalej. Podczas mojej podróży nie jestem w stanie objechać całego państwa, pokazać wam całej Albanii, ale pokażę wam takie numer jeden w każdym miejscu. I tutaj to będzie Shala, River i Komani. Miejsce naprawdę jak z bajki, nie trzeba lecieć na Filipiny czy do Tajlandii, żeby zobaczyć piękną, turkusową, przezroczystą wodę i przepiękne klify. Można przyjechać do Albanii i zobaczyć to nad jeziorem Komani. Nie jest wcale łatwo się tutaj dostać, bo droga była bardzo wyboista, dziurawa i moim mini Cooperem wcale nie było to takie łatwe i oczywiste, że tutaj dotrę. Oczywiście nawigacja pokazała 1,5 godziny, 50 km, no ale nie wpadłam na to, że tak wolno jak ja idę, może zająć to 2,5 godziny, no i prawie nie zdążyłam na łódkę. Wykupiłam wycieczkę jednodniową przez internet, która kosztowała $30, all inclusive, z jedzeniem, z łódką, ze wszystkim tutaj, ale trzeba było samemu dojechać. Znaczy była opcja, żeby zamówić transfer za dodatkowe pieniądze, ale pomyślałam, skoro jestem samochodem, dojadę, nie wiedziałam, że ta droga będzie taka hardkorowa. W każdym razie dojechałam i jest pięknie, cudownie. Wow, wow, wow. Zobaczcie, tutaj są widoki. Ale to taka mała część tych widoków, które za chwileczkę wam pokażę. Na pewno bardzo warto przyjechać tutaj i to zobaczyć. Shala River. Widoki są naprawdę jak z innej planety. Jeszcze kilka słów na temat samej Albanii. Słuchajcie, ja miałam ogromne oczekiwania co do tego miejsca, bo ostatnio jest taki trend na Albanii. Wszyscy tutaj przyjeżdżają, więc myślałam, że to będzie wow. Oczywiście nie zawiodłam się, bo jest przepięknie, cudownie. Naprawdę jestem tak zaskoczona nie tylko widokami, które widzę, ale też cenami, bo jest super tanio. No i ludźmi. Ludzie są niesamowicie, słuchajcie, tak przyjaźni, tak weseli, tak mili i tak uroczy, że zupełnie inne miałam wyobrażenia. Ja z Albańczykami już miałam do czynienia od dawien dawna, kiedy mieszkałam na Krecie. Mnóstwo Albańczyków przyjeżdżało do pracy sezonowej na Krecie. Podobnie było w Szwajcarii, gdzie mieszkam od roku 2013, gdzie mnóstwo mieszkańców Szwajcarii to Albańczycy, którzy przyjechali z całą rodziną podczas wojny w Jugosławii. No i mieszkają tam do dziś, więc tak naprawdę styczność z Albańczykami mam cały czas. Jednak miałam zupełnie inne wrażenie na ich temat, inne zdanie, ponieważ no inaczej jest Albańczyk za granicą, inaczej Albańczyk u siebie. Słuchajcie, Albańczycy to jest naprawdę super naród, wspaniali ludzie, ciepli, mili, uczynni. Nawet jeżeli nie mówią po angielsku, zawsze zatrzymają się, wyjaśnią, pokażą. Wow, naprawdę bardzo żałuję, że jestem tutaj tylko 4 dni. Naprawdę mogłam tutaj pomieszkać chwileczkę, bo jestem bardzo ciekawa jeszcze tej kultury. Czytam codziennie, staram się dowiedzieć jak najwięcej o historii, o kulturze, o tradycjach. No ale myślę, że tutaj jednak trzeba zostać troszeczkę na dłużej, żeby to wszystko spróbować, doświadczyć, no i się dowiedzieć więcej. A zobaczcie, skąd ja do was nadaję. Zobaczcie, jakie to miejsce jest przepiękne, słuchajcie. Przecież to jest aż nierealne. A tu jest taka restauracja. Tu w ogóle można się zatrzymać i spędzić noc. Kochani, jestem w Kosowie, zupełnie inny świat tutaj. Ludzie jakby troszeczkę inni niż wszędzie. Ciekawi, mili, uczynni, mówią po niemiecku, słuchajcie. Przekroczenie granicy było super łatwe, miła obsługa na granicy. Idę coś zjeść, sprawdzić ceny. Za parking za godzinę płacę 1 euro, więc myślę, że to jest ok w samym centrum. Znajduję się w miejscowości Princen. Była mi ona polecona przez moją przyjaciółkę Karo. Jest bardzo, bardzo ładnie klimatycznie, czyli tak jak ja lubię.
kochani, kochani, kolejne miejsce, w którym jestem, to jest Północna Macedonia oraz Skopje. Jest ładnie, elegancko, czysto. Dużo dzieci żebrających, co mi się nie podoba i wcześniej tego nie widziałam, ale jest pięknie. Zostanę tu na pewno jeden dzień, może dwa, a skoncentruję się na Skopie. Nie chcę już się tak bardzo przemieszczać, bo codziennie jadę, około 4-5 godzin jestem w drodze, więc troszeczkę jestem zmęczona. Postaram się troszkę tutaj zostać, popracować, poodkrywać, poczytać, nauczyć się troszeczkę o historii, o kulturze tych miejsc, w których w ostatnich dniach byłam. Ja witam Was już z Rumunii. Wcale nie było łatwo się tutaj dostać. Moje plany totalnie się zmieniły. Spędziłam 3 dni na Krecie, za to nie pojadę do Mołdawii. Niestety nie wyrobię się. Jestem właśnie teraz w centrum Bukaresztu. Zmierzam dzisiaj po południu do domu Drakuli, a później będę już się udawała pomału do Szwajcarii. Cześć kochani, ja witam Was już od Drakuli, jestem w Rumunii, mam pokój z widokiem na zamek Drakuli, który jest tam. Jest cudownie pięknie, jest chłodno, bo jesteśmy w górach, w Transylwanii. Super atmosfera tutaj, fajne ceny, zupełnie inaczej niż w Bukareszcie. Wow, polecam. Kochani, tak, Drakula istniał naprawdę, mieszkał tutaj, nazywał się Vlad III Palownik i był najsłynniejszym wampirem na świecie. Ja przebiłam całą drogę po Bałkanach, żeby odwiedzić jego dom. Jest tutaj pięknie, cudownie, droga tutaj jest malownicza. Polecam, zapraszam i zapraszam do wspólnego podróżowania z Polkami w podróży i ze mną. Już niedługo ruszam na Bali. Cześć! Ja właśnie wróciłam do Szwajcarii, to była niesamowita przygoda, 13 państw, 14 dni, ja sama i Mini Cooper. Wow, naprawdę, nie wierzyłam, że będzie aż tak łatwo, było fajnie, cudowni ludzie, przepiękne miejsca, no i Grecja, udało mi się polecieć na Kretę. Tego nie było w planie, to była taka wisienka na torcie, Grecja, gdzie mieszkałam prawie 8 lat, gdzie mam wszystkich moich przyjaciół. Jechałam z Macedonii, z północnej Macedonii do Bułgarii, widziałam kierunkowskaz Ateny, skręciłam. No i za chwileczkę byłam na Krecie. Budżet, tak, wydałam dużo, nie liczyłam jeszcze ile dokładnie, ponieważ hotele są drogie w tej części świata, kempingi są drogie, kempingi około 20 do 30 dolarów za noc, do tego benzyna bardzo podrożała, więc nie było tanio, ale na pewno było warto. Niestety podróże kosztują, wydajmy te pieniądze rozsądnie, ja inwestuję w podróże, w przygody, opłacało się.